Cześć, witaj. Chlebek rośnie na polach, dojrzewa. Piekarni pieką chleb, a my dzisiaj skromnie nie o chlebie, o wodzie, ale o chlebie i bananie. To jest gadżet twój stały. Także na początku na pewno skosztujemy. Jak zwykle jest znakomity. W trosce o kalorie możesz spożyć go na przykład w ilości pół. Możesz zjeść na przykład marchewkę, która ma też dużo cukru, i jabłko, kawałek świeżego ananasa i uciekaj od rzeczy przetworzonej. Zapach piękny, prawdopodobnie banan z Panamy. Pół takiego banana potrafi mieć nawet do 60 kalorii. Łykamy i popijamy wodą, nawadniając organizm. Aha! Pamiętasz, że dzisiaj jest 25 dzień i znów biegamy, a więc super. Biegasz razem ze mną, będziemy się dobrze bawili. Poprzeczka też wędruje już zdecydowanie wyżej. Po skonsumowaniu banana, kiedy organizm pięknie to wszystko wchłonie, około godzinki później możesz się udać na rozgrzeweczkę, bo ta rozgrzewka będzie poprzedzała to. Dzisiaj, mój drogi biegaczu, 17 minut biegania, ale za chwileczkę o tym. A więc 25 dzień, musisz bieganie poprzedzić takim rutynowym zadaniem, doskonale ci już znanym, czyli rozgrzeweczką. Trzeba te nasze biedne, stare albo młode mięśnie rozgrzać. Zostawiam cię 10 minut spaceru, takiego dogrzania się. Na przykład zrobić pranie w domu, możesz posmarować naczynia, możesz umyć podłogę, bo to też jest rozgrzewka, też jest ruch. Pamiętasz, jak mówiłem ci, że każda czynność pochłania kalorie. Statyczne siedzenie na fotelu też, ale tego w naszym kontekście ci nie polecam. A więc ja się udaję na 10 minut, wracam i bierzemy się za gimnastykę dynamiczną. Żwawy marsz, bo cię stać już na to. Ja już czuję, że jesteśmy dotlenieni, dotleniłem organizm, także możesz zabrać się za gimnastykę rozciągającą, ale dynamiczną. Wczoraj, pamiętasz, był materacyk, był kocyk, były piękne kościoście przyrody, dzisiaj są również zaskakująco piękne. Nawadniamy się oczywiście cały czas wodą, odstawiamy wodę i zabieramy się za gimnastykę. Bardzo ważne ćwiczenia, będę ci pokazywał to meldowo z profilu, czyli wspięcia dwusekundowe, raz, są to szybko rozciągające ćwiczenia. Kolejne ćwiczenie. Ponieważ dzisiaj jest 17 minut biegania, myślę, że możesz poświęcić temu przynajmniej 10 minut, porządnie porozgrzewać organizm. Powtarzać te ćwiczenia, dogrzewać i rozciągać organizm. On jest dogrzany, odpowiednio przyzwyczajony do pracy. Rozciąganie. I spacer w miejscu i żywo ruszamy. Wreszcie to gimnastyka dynamiczna. Tym razem już intensywniej, szybciej. Kolejne ćwiczenie. To samo na drugą nogę. Musimy też poprawić dynamikę ciała. W ten sposób jesteśmy przygotowani do czegoś, o czym do niedawna mogłeś tylko pomarzyć. 17 minut biegu. Za chwileczkę rozpoczynamy coś, czego do tej pory nie znałeś, czyli sekwencje nieco trudniejsze. 3, 3, 4, 5, 2.
Za chwileczkę biegamy. 3 minutki. Pamiętasz, 17 minut. Także uwaga, te pierwsze 3 minuty wyczuj organizm, skoncentruj się i podejdź do tego na spokojnie. 3 minuty. 3 minuty, a później 3 minutami spaceru to schłodzisz. 3 minuty relaksacyjnym, wolnym tempem. Zabieramy ze sobą wodę i zmieniamy czasami położenie jej w ręce. Voilà! Mamy 3 minutki i teraz po tych 3 minutach 3 minuty spaceru. To samo, upatrujemy sobie jakiś punkt od drzewa albo do słupu. 3 minutki wychłodzenia, bo za chwileczkę będą następne 3 minuty. Spacer. Uspokajamy serce. Jesteśmy po 3 minutach schłodzenia, nasze serduszko ustabilizowało się i przechodzimy do kolejnej sekwencji. Kolejne 3 minuty truchtu, marszobiegu. Uważaj, 3 minuty, a później będzie 4, 5 i 2. 3 minutki. Cały czas ważmy energię. Za nami kolejne 3 minuty i teraz po tych 3 minutach po raz kolejny 3 minuty schłodzenia. Musimy uważać, ale też i kontrolować się, bo jesteśmy na drodze, także nie jesteśmy sami, nie jesteśmy świętymi krowami. To, że biegamy, to nie znaczy, że w naszym kraju wszyscy się będą tym aż tak bardzo przejmować. Zapomnijmy o tym. Cały czas jesteśmy mimo wszystko intruzami. Wiem to z 20-letniego doświadczenia. Także 3 minutki schłodzenia. Jest fajnie, jest dobrze. Organizm wystudzony, wychłodzony, odpoczęty, serce odpowiednie. Uwaga, teraz są już 4 minuty. 4 minuty, po których będzie 4-minutowe schłodzenie spacerze, marszu, a później nastąpi 5. Także uwaga, teraz 4 minuty. Ostrożnie, ostrożnie rozpocznij. Ciekawe jak twoje samopoczucie. Wierzę, że bardzo dobre. No bo już po tylu dniach troszkę w tych mięśniach masz wysiłków. Wiesz co to są zakwasy. Znasz swój organizm. Teraz 4 minuty spacerku, bo przed tobą 5-minutowa sesja. Później będzie już tylko z górki, bo tylko 2 minuty biegu. 4 minutki. Jest super, jest dobrze. Jesteśmy na dworzu, świetnie się bawimy. A więc 5 minut. Teraz te 5 minut jest kluczowe. 5 minut już znasz, robiłeś już piątki wielokrotnie. Ale teraz miałeś sekwencję 3, 4, 5 i ostatnie będzie 2. 5 minut, spokojnie, a przed sobą masz już tylko wizję później schłodzenia i 2-minutowego zamknięcia naszego dzisiejszego cyklu biegowego. A więc 5 minutek. Z takimi małymi przerwami możesz trochę truchtać, zatrzymywać się, bo jednak 5 minut to jest sporo. Masz już troszkę dzisiaj w kościach i po tych 5 minutach zostało ci już tylko schłodzenie, które będzie miało około 5 minut, 5-4 zależy się od samopoczucia, ale pamiętaj, że wszystkie te ćwiczenia, w których biegasz, są istotne, bo musisz sam poczuć organizm. Kiedyś powiedział mi Grzegorz Gajdus na obozie biegowym, że Rafał, tak naprawdę, to musisz być trenerem własnego ciała ty. I nie wierzcie nawet największym specjalistom, że dadzą wam złoty środek. Ja wam przekazuję pozyskaną wiedzę, ale to ty musisz naprawdę wiedzieć, który mięsień cię boli, który uwiera, kiedy powiedzieć stop i kiedy sobie czasami odpuścić tę jedną jedyną minutkę w trosce o własne zdrowie. 5 minutek spacerku. Te 5 minutek już dobiega do końca. Teraz gdzieś skręcimy może do jakiegoś lasku, żeby te 2 minuty tak, prawda, zapaść taką symbiozę wspólnie z lasem. Także zapraszam cię, mój kochany biegaczu, na te ostatnie 2 minutki. Już sprowadzisz całą przyjemnością do lasu. Pobiegniemy sobie tą fajną aleją. Dzisiaj kończymy bieganie. Macie 17 minut. Pamiętaj o odpowiednim odżywianiu. Ja wiem, pewnie mówisz o odpowiednim śnie, o regeneracji. Szanuj się, dbaj o siebie.
i chudni razem ze mną. Chociaż ja już nie mam z czego. 2 minutki i kończymy dzisiaj. Pa, pa!